krótka porada. Dużo osób mówi, że po zmianie rozrządu trzęsie silnikiem. Co robimy? Luzujemy tą poduszkę w tym miejscu, gdzie się ona trzyma na karoserii. Już jest poluzowana. Ta poduszka jest poluzowana na karoserii. Odpal. Zgaś. Dzięki temu ta poduszka musiała i na 100% ustawiła się w takim miejscu, w jakim powinna stać przy pracującym silniku. Nie ruszamy tych śrub. I teraz po prostu wystarczy dokręcić te śruby. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że jak opuszczany jest silnik przy zmianie rozrządu, to często jest na podnośniku, jest krzywo. Pozdrawiam, ta metoda zawsze działa.